Hej wszystkie bardzo serdecznie, ja jestem Blefus, to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat NAF, więc zaczynajmy, ale na początku chcę zaprosić was do naszego Discorda, gdzie możecie wysyłać fanarty i rozmawiać z różnymi ludźmi na różnych kanałach na różne tematy. Serdecznie zapraszam, a teraz przejdźmy do odcinka. Pierwsze pytanie od Blues Game. Blefus, dlaczego Foxy z NAF 6 w Ultimate Custom Night nam pomaga? No, czasami ten Foxy nam pomaga, a czasami też i nie, bo jego pomoc wiąże się z ryzykiem. I nieważne, jakiej stopień inteligencji będzie tego animatora, zawsze jest 50-50, czy nas zabije, czy też nie. Ale tym jest bardziej inteligentny, tym większa szansa tego, że nas po prostu zabije. A prawdopodobnie jak jest ustawiona jego inteligencja na 0, to jest 50-50% szans, że nas zeżre. Kolejne pytanie od Patryka. A czy mogło być tak, że łapuka, która była na Mangle, to poszła na ramię Rockstar Foxiego? Nigdy do końca nie mogłem się dowiedzieć, czy rzeczywiście papuga istniała na endoszkielecie Mangle. Ale jest bardzo słabna teoria, że taka papuga istniała i prawdopodobnie dlatego ta papuga pojawia się na ciele Rockstar Foxiego po raz pierwszy we FNAF Simulator, bo możliwe, że Scott właśnie dodał Foxiemu papugę, żeby nawiązać troszeczkę do tej teorii z papugą na ramieniu Mangle. Ale czy rzeczywiście Mangle miała ta papuga, to zawsze prawdopodobnie zostanie tylko teorią. Kolejne pytanie od Fnace. Po co Ednard w złym zakończeniu we FNAF's Location przychodzi nam do domu? Właśnie o to chodzi, że wedle fabuły właśnie tutaj chodzi, że to jest niewiadome. Ta scena w ogóle nie jest wytłumaczalna przez fabułę FNAF-a. Fabuła FNAF-a opiera się na tym, że właśnie to Ednard ucieka w ciele Williama Aftona, a nie, że przychodzi z nim do domu. Dlatego uznajemy to jako fake ending, bo nigdy w fabule to się nie wydarzyło, ale po prostu Scott dodał taki fake'owy ending w ramach za przejście fałszywego zakończenia. Kolejne pytanie od Leny. Blefox, czy Lefty ma w sobie endoszkielet? Lefty jest animatronikiem tak jak każdy inny, ale posiada wiele cech związanych z animatronikami z FNAF Star Location, a chodzi mi głównie o to, że w swoim endoszkielecie może przytrzymywać albo ciało dziecka, albo po prostu jakąś rzecz. W tym przypadku ten animatronik jest tak zaprojektowany, aby można było w nim schować marionetkę. Kolejne pytanie od Artlu. Czy Phantom Freddy to Lefty? Pozdrawiam. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach z teorii pytań, moim zdaniem Phantom Freddy reprezentuje animatronika Golden Freddy, bo jest do niego podobny pod wieloma aspektami. Ale czy to jest całkowicie inny animatronik? I też również pozdrawiam. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się już w następnych, więc na trzymanie się i cześć!